Donald Tusk zapowiedział na najbliższą środę rekonstrukcję rządu, zmiany w rządzie. Zmiany związane z odejściem z gabinetu Tomasza Rawskiego, ale podobno dotyczące nie tylko tej jednej posady. Cóż, w rządzie Donalda Tuska zasiada wielu ministrów, którzy nie tylko dawno powinni się ze swoimi urzędami rozstać, ale nigdy nie powinni być na nie powoływani. Choćby Sławomir Nowak, minister infrastruktury, choćby Bartosz Arłukowicz, nie radzący sobie z problemami służby zdrowia, czy Krystyna Szumilas, minister edukacji. Obawiam się jednak, że w najbliższą środę nie doczekamy się tak ważnych zmian, że będziemy mieli do czynienia ze zmianami kosmetycznymi, z kolejną PR-owską sztuczką, która ma przykryć choćby wniosek o wotum nieufności i próbę powołania profesora Glińskiego na premiera.